W tym roku kategoria falerystyki polskiej jest naprawdę bardzo, bardzo mocna, obszerna i tutaj mamy ogromną ilość rzadkości. Między innymi właśnie lot 679, czyli odznakę z II RP, II Rzeczpospolitej, odznaka 19 Pułku Łanów Wołyńskich, ostróg wykonana w srebrze z oryginalną nakrętką J. Knedlera. Więc widzicie, że cały komplet jest piękne numerowanie z tyłu z oryginalnymi puncami, wspaniale zachowane. Jest to jedna z ozdób właśnie tej kolekcji pana Ryszarda Myśliwca, którego mamy przyjemność sprzedawać. Znajdzie to wszystkie informacje w katalogu. Ja tylko przypomnę, że na podstawie właśnie tu jest umieszczony emaliowany herb województwa wołyńskiego. Wersja wykonana w srebrze, na odwrocie próba srebra, imiennik grawera, czyli IK oraz wyryte 779/2. Nakrętka sygnowana w komplecie, niezwykle rzadka i efektowna pozycja w bardzo ładnym stanie zachowania. W ogóle tutaj te wszystkie odznaczenia, odznaki, które mamy w sprzedaży, wyróżnia je właśnie tutaj stan zachowania, ponieważ naprawdę są przepięknie wykonane. Jest to walor niespotykany na rynku kolekcjonerskim. Notowań jest naprawdę niewiele bądź znikome. Na pewno fachowcy docenią tą odznakę, ponieważ brakuje jej w większości kolekcji. Serdecznie polecam. Oczywiście tutaj katalog Sawicki, Wielechowski, strona 196-198, więc serdecznie polecam taką odznakę jako ozdobę tych najlepszych kolekcji. Już 17 września będzie to ostatnia kategoria naszej aukcji premium 35. Czyli spodziewamy się licytacji około godziny 16. Natomiast możecie śledzić aukcję na żywo na portalu aukcjamonet.pl, gdzie będzie licytacja trwała jak na żywo w sali aukcyjnej, tylko będzie to oczywiście wirtualna sala, więc serdecznie zapraszam do rejestracji i do obserwowania aukcji, ponieważ zestaw odznaczeń w tym roku naprawdę jest niesamowity. Do zobaczenia.